Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na food vlog i po kolejną dawkę fajnych, ciekawych przepisów. Ale uwaga, w filmie ukryłam dla Was niespodziankę, coś fajnego i kosmetycznego, także oglądajcie uważnie. Dzisiaj postanowiłam zrobić na śniadanie owsiankę i wykorzystam szklankę płatków błyskawicznych bio, do tego napój kokosowo-ryżowy. Tutaj mam płatki, a w sumie to wiórki kokosowe, miód, maliny, rodzynki i zabieram się za przygotowanie. Nie ma to jak coś słodkiego, coś dobrego i coś karmelowego. Tak, tak, właśnie będę robić nasze ulubione karmelowe kulki z serka mascarpone, z ciasteczkami, a w sumie to z biszkoptami, o bardzo proszę, z herbatnikami, o tak. I tutaj już rozpuszczam sobie jedną tabliczkę karmelowej czekolady. Mascarpone przełożyłam do miseczki i tutaj będę robić masę. Jak widzicie, wysypałam też na talerzyk wiórki, w których będę obtaczać kulki, a tutaj z kolei przełożyłam sobie połowę tego małego opakowania herbatników do woreczka i zaraz będę je rozbijać tłuczkiem na takie mniejsze kawałeczki, które później dodam do masy. Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting the deep space. Dodałam już rozpuszczoną czekoladę, teraz muszę wszystko dokładnie wymieszać i będziemy lepić kuleczki. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night. I gotowe, teraz lecą na kilka godzin do lodówki, żeby stwardniały, a później będziemy mieć na wieczorną i popołudniową przekąskę. Prosty, szybki i przepyszny przepis.
Obiecałam małą kosmetyczną niespodziankę, oto i ona, szybkie noworoczne rozdanie i tym razem będzie można zgarnąć takie oto kosmetyki. Pomadkę w sticku od Mia w przepięknym kolorze, to są te nowe pomadki, które niedawno pojawiły się w ofercie. Do tego paletka Fenty Beauty. Bardzo ładne ma kolory, paletka numer 8, możecie sobie sprawdzić na stronie Sephory, co tutaj takiego fajnego się skrywa. Dorzucam jeszcze pomadkę ochronną wisienkową od Isany z SPF 10, coś do pielęgnacji twarzy, trzy produkty, pierwszy to jest marka Believe i to jest taka bąbelkowa, oczyszczająca pory pianka. Bardzo ciekawy produkt. Do tego płyn złuszczający z kwasem glikolowym od Pixi, czyli Glow Tonic w takiej małej pojemności do przetestowania. I bardzo fajna, ciekawa maseczka od Sephory. Bambusowa maseczka w sticku. Wyostrzy? Wyostrzy. Jak widzicie, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 produktów. I teraz tak, co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na to, by wygrać właśnie taką oto przesyłkę? Oczywiście, jak zawsze, trzeba subskrybować mój kanał, trzeba zostawić komentarz pod tym food vlogiem, żebym wiedziała, że bierzecie udział. No i oczywiście przesyłka tylko na terenie Polski, trzeba mieć ukończone 18 lat, a za kilka dni sprawdzajcie w karcie społeczność, do kogo polecą te oto kosmetyki. A tymczasem wieczorową porą w mojej kuchni będzie w przygotowaniu ciasto z ziemniaków. Kiedyś już Wam pokazywałam ten przepis w jednym z moich vlogów, więc postanowiłam, że teraz pokażę Wam go jeszcze raz. Tutaj widzicie, mam ugotowany kilogram ziemniaków w osolonej wodzie, już ubite i zaraz do tego garnka będę wrzucać wszystkie pozostałe składniki. A mam tutaj odrobinę salami, troszkę szynki, jedną pokrojoną mozzarellę, połowę pokrojonej mozzarelli wędzonej, pietruszkę, pół szklanki mleka, jedno jajko surowe, tutaj starłam sobie parmezan, tutaj mam pokrojone dwa jajka ugotowane na twardo, sól i zabieram się teraz do mieszania wszystkich składników. Jak widzicie, wszystkie składniki już dokładnie ze sobą wymieszałam i teraz będę przekładać je do foremki. Ja mam tutaj taką foremkę, tortownicę, ona ma coś około 20 cm średnicy. Już ją wysmarowałam masłem i wysypałam bułką tartą. No i oczywiście musicie rozgrzać sobie piekarnik, tak do 200 stopni. Przekładamy całą naszą masę do foremki i wstawiamy do piekarnika na jakieś 40 minut. Ale zanim jeszcze wstawimy do piekarnika, musimy zrobić ostatnią warstwę. Zaraz Wam pokażę jak. By utworzyła nam się tutaj taka chrupiąca warstwa, musimy posypać przełożone do foremki ciasto odrobiną parmezanu. Jak widzicie, zostawiłam sobie, nie dodałam wszystkiego do ciasta i jeszcze dodatkowo posypać bułką tartą oraz odrobiną pieprzu. Zaraz zobaczycie, jak to fajnie wygląda. Parmezan się rozpuści w tej naszej bułce tartej, zrobi się chrupiąca warstwa i dodatkowo będzie też taka lekko pikantna, bo posypałam wszystko pieprzem. No to teraz do piekarnika i za 40 minut pokażę Wam, jak moje ziemniaczane ciasto wygląda. Oh,
kochani, a my zabieramy się teraz za naszą kolację. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że po raz kolejny byliście ze mną, oglądaliście film, dotrzymaliście do końca. Dziękuję, amore. Bardzo dobre. Tak, dobre? Bello, smakuje bello. Ci? Bello. No to smacznego. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!